Dzień dobry się z Państwem, mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy. Jesteśmy, jak widać, w trasie, która będzie dzisiaj kombinowana, i transport drogowy, i kolejowy, i wszelki inny, chyba nie morski, bo jestem w trasie na północ, ale jak widzieliście może, co się dzieje dzisiaj na północy, to tak umiarkowanie się chce podróżować, mówiąc szczerze. Ja dzisiaj na takim jednym z profili, które obserwuję, nazywa się Lubuscy Łowcy Busz, możecie sobie sprawdzić na Facebooku, są porażające zdjęcia z Pucka między innymi, uciekającej po śniegu, mrodzącej w zaspach foki we Władysławowie. Także zdaje się, że dzisiaj na północy Polski trzeba się szykować do lepienia bałwanków. Jeżeli ktoś z północy Polski ogląda, to niech zezna, czy to wszystko prawda i czy w ogóle jest po co się pakować w tamtą stronę. Na razie widzę, że Racibórz wita. Racibórz to znane pomorskie miasto w Polsce. Racibórz Pomorski dawniej się nazywał, no to oczywiście taki suchar, więc może jeszcze ktoś jest z Gdańska. O, jest, śnieg w Gdyni, pisze Małgorzata Sadowska, a więc to wszystko prawda, a więc tym razem media nie kłamały. No dobrze, na pogodę wpływu nie mamy. Mamy tylko nadzieję, że ten sezon grzewczy szybko się skończy, żebyśmy nie musieli pompować tyle Putinowi, ile w tej chwili pompujemy przez import węgla, ropy, gazu, przede wszystkim ropy i gazu. Dzisiaj na pewno słyszeliście, wczoraj już pewnie słyszeliście, że nasz rząd bohatersko postanowił zatrzymać import węgla do Polski. Ja już to wczoraj komentowałem, a dzisiaj tylko powtórzę, dobrze, że konstytucji nie wymyślili zmieniać do tego, żeby ten import węgla zatrzymać. To już dawno powinni zrobić, 3 tygodnie temu powinni ten import węgla z Rosji zatrzymać. Nie zrobili tego, dobrze, że zrobili teraz i to jest dobra decyzja. Natomiast my wciąż czekamy na decyzję o zamknięciu w importu ropy i importu gazu. Kiedyś senator John McCain powiedział, że Rosja to jest stacja benzynowa przebrana za państwo. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której widzimy to bardzo wyraźnie. Putin śmieje się z naszych sankcji, Putin śmieje się z naszego wzmożenia, bo po prostu dalej dostaje od nas codziennie miliony euro za paliwo, które u niego kupujemy, i musimy jak natychmiast z tym przestać, natychmiast to wstrzymać. Wiecie, dlaczego to musimy zrobić? To będzie oczywiście kosztowało. Rząd jest od tego, żeby nam to osłonić, żeby obniżyć marże firm energetycznych, paliwowych, bo jeżeli tego nie zrobimy, to za 2-3 lata zapłacimy dużo większe koszty, bo będziemy musieli wydawać nie 3% PKB na zbrojenia, tylko 6%. I to dopiero wtedy będzie sytuacja, bo Putin się nie zatrzyma. Teraz być może wykona jakieś pozorne gesty, wyhamuje konflikt na Ukrainie, ale wyhamuje go przecież po to, żeby się wycofać do siebie, dozbroić, wyciągnąć wnioski z tego, co się nie udało zrobić w tej kampanii, co nie zadziałało, pozamykać tych, którzy mu sprzedawali fałszywe informacje, i za 2-3 lata wrócić na scenę z kolejną wojną, którą zrobi tym razem Polsce, Litwie, Łotwie, czy Estonii, czy komukolwiek. Dlatego my dzisiaj musimy być mądrzy. Musimy być mądrzy przed szkodą, i skoro on zdecydował źle i wtopił się, wyciągnął wszystko z garażu i zobaczyliśmy, w jakim to ma stanie, to dzisiaj powinniśmy go doprowadzić do ściany i doprowadzić do demilitaryzacji Rosji, tak jak on chciał doprowadzić do demilitaryzacji w Ukrainy, doprowadzić do momentu, w którym Rosja nie będzie po prostu fizycznym zagrożeniem dla Polski. I to ma bardzo bezpośredni związek z tym, co lejemy do naszych baków i czym ogrzewamy nasze domy. I tutaj powinien rząd rzucić dzisiaj wszystkie środki, jakie ma, tak żebyśmy nie gadali tych bzdur, że o, ale Unia nie robi, ale Niemcy nie robią, ale Francja nie robi, a co z tego, że nie robi? My jesteśmy Polska, a nie Niemcy i nie Francja. Morawiecki to nie jest Macron i to nie jest Scholz. On ma swój kraj do rządzenia i swoją odpowiedzialność do podjęcia, i tego właśnie od niego oczekujemy. Natychmiastowych decyzji w tym zakresie i osłon dla obywateli, którzy na pewno będą mieli z tym kłopot, no bo to nie będą proste rzeczy, tak? Ale od tego jest państwo, żeby nieproste rzeczy rozwiązywało. Jak państwo chce rozwiązywać tylko proste rzeczy, czy jego zarządcy, to oni się zajmują czymś innym, a nie robieniem polityki. O tym pewnie też będziemy bardzo wiele jeszcze mówić, bo to jest jeden z naszych głównych postulatów, to znaczy to jak najszybsze embargo na rosyjską ropę, węgiel i gaz z odpowiednimi, powtarzam cały czas, elementami osłonowymi. Wiecie, no oni się tak zbierają trochę jak z tym
tym w Polskim Ładem. No, przecież dlatego my mówimy... Słuchajcie, ja nie mogę się nadziwić temu, jak niezwykle aktualny jest teraz nasz program w tym całym kryzysie. On zawsze nam się wydawał aktualny. Byliśmy przekonani, że jest aktualny. Natomiast w tym kryzysie widzimy, że myśmy po prostu dokładnie w punkt 2 lata temu napisali receptę na dzisiejsze problemy, którą gdybyśmy 2 lata temu już mogli zastosować, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Jak mówię, zaczynam od zielonej transformacji i od tego, że moglibyśmy dzisiaj już być na finale, a przynajmniej bardzo zaawansowani na drodze wycofywania się z ropy i gazu Putina w stronę polskiego wiatru i polskiego słońca. Nie mielibyśmy tych 2 lat zmarnowanych na to. Znaczy, to moglibyśmy już naprawdę być... Słuchajcie, no gdybyśmy tylko mieli tę odpowiedzialność już. Inaczej by wyglądała polska polityka zagraniczna i polska moc w sojuszach. Inaczej wyglądałaby polska ochrona zdrowia, polska szkoła, która dzisiaj musi mierzyć się z potężnymi wyzwaniami. Bylibyśmy w innym miejscu, ale dzisiaj, kiedy patrzymy też na to, jak bardzo punktowo słuszne są te diagnozy, które stawiamy i recepty, które piszemy, na przykład zobaczcie, uproszczenie podatków, jednolita danina. Widzicie, co się dzieje. Wprowadzili Polski Ład, który namieszał niemiłosiernie i teraz zdecydowali się anulować Polski Ład w połowie roku podatkowego. Już nawet do tego doszło, że już w połowie roku zmieniają, a nie tylko raz na rok. Kupy to się nie trzyma w żaden sposób. Tak jak wam mówiłem, obniżanie podatków to jest dosypywanie pieniędzy na rynek, bo ludzie płacą mniej podatków, mają więcej pieniędzy, idą i wydają. NBP robi coś dokładnie w drugą stronę, bo NBP podnosi stopy procentowe i zbiera pieniądze w ten sposób z rynku, chłodzi gospodarkę. Obniżeniem podatków rozgrzewają, podnoszeniem stóp chłodzą. Jaka jest w tym logika? To, co wprowadzili na początku roku, to był system, można powiedzieć, idący w stronę progresywnego, a więc zmniejszania klina podatkowego, jak zrobili, tak zrobili, można było dyskutować. Chodzi o to, żeby proporcjonalnie ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili najwięcej. Proporcjonalnie, nie w liczbach, bo to jest kwestia sprawiedliwości. No to teraz nagle w połowie roku idą w drugą stronę i mówią, nie, to jednak nie będziemy robili skali progresywnej, będziemy robili degresywną. W tej chwili będzie równolegle do lipca obowiązywało w Polsce 3 albo nawet 4 systemy podatkowe, według których będziesz mógł się rozliczać. Czy ktoś widział większy bajzel i to w sytuacji jeszcze, w której my mamy naprawdę kilkunastoprocentową inflację i będziemy ją mieli, dlatego że nie ma innej możliwości. Musimy robić wszystko, żeby chronić naszą gospodarkę przed jeszcze większą katastrofą. Nie ma innej możliwości, bo oni nas do tego miejsca doprowadzili, w którym jesteśmy. Kłamiąc na temat inflacji, kłamiąc na temat tego, jaki jest stan finansów publicznych i wyprowadzając poza budżet zadłużenie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy też, wiecie, wczoraj miałem bardzo fajne spotkanie rano z globalnym szefem Google'a, w tej spółki Google'a i tej spółki Alphabet, która jest właścicielem, marką parasolową Google'a i innych serwisów, które oni tam mają. Ten Sundar zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Spotkaliśmy się jeszcze przed jego spotkaniem z premierem Morawieckim w rezydencji ambasadora amerykańskiego. Było jeszcze kilka osób, był m.in. Rafał Trzaskowski, byłem ja, był Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju, była Olga Malinkiewicz, wspaniała polska przedsiębiorczyni, wynalazczyni perowskitów, od której dostałem taką płytkę z tych perowskitów właśnie z diodą świecącą, która pokazuje, że to wszystko działa. No i właśnie rozmawialiśmy z nim o tych inwestycjach, które ma mieć w Polsce, o tym, czy ten klimat w kraju przyfrontowego, no bo tak będziemy teraz też traktowani, jest może być szansą, nie zagrożeniem dla biznesu. Szef Google i szef Alphabeta to jest człowiek, z którym który jakby dysponuje budżetem wielkości średniego państwa, więc traktowany jest, można powiedzieć, jak głowa państwa. Takie mamy czasy. Słuchają go prezydenci. Rozmawiał wielokrotnie o tym, co się dzieje z prezydentem Bidenem też. Dzisiaj to też jest jasne i o to też zabiegamy i o tym też była rozmowa, żeby w Polsce było jak najwięcej inwestycji, żeby w Polsce, żebyśmy mogli jakby wykorzystać to wszystko, co się dzisiaj dzieje, do wzrostu gospodarczego, do tego, żebyśmy tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, mogli im stworzyć tutaj sensowne środowisko pracy. To teraz mamy specyficzną migrację, tak? Dlatego że mamy głównie kobiety z dziećmi, a 70% ofert, które dzisiaj leżą w Polsce na rynku, to są oferty dla mężczyzn. Natomiast
to jest też kwestia tworzenia nowych rynków, nowych miejsc pracy, tworzenia nowych środowisk biznesowych. My na przykład już przecież od wielu miesięcy mamy tutaj bardzo potężny napływ specjalistów od IT z Białorusi. Przypuszczam, że podobnie będzie teraz z Ukrainą, pewnie z Rosją, bo wielu ludzi stamtąd dzisiaj wyjeżdża. Takie spotkania pokazują horyzont, który jest przed nami, pokazują, że powinniśmy cieszyć się z tego, że są ludzie, którzy rozumieją rolę Polski dzisiaj w świecie, a mam nadzieję, że z tego będzie nie tylko gadanie, ale że z tego będzie realne dobro i że będziemy w stanie rzeczywiście polską gospodarkę przejąć na nią kontrolę i pchnąć ją na właściwe tory, bo dzisiaj to bezpieczeństwo gospodarcze jest immanentną częścią bezpieczeństwa politycznego i niepodległości Polski. Jeszcze chciałem powiedzieć Wam, że dzisiaj dobry sondaż, dobry dla nas, i to z 18-20 marca, czyli jeszcze sprzed naszego kongresu, pokazujący wzrost Waszego zaufania do nas, w tym sensie dobry, bardzo się z tego cieszę. Opublikowała go Polityka porównała go sobie do swojego poprzedniego sondażu, który zamawiała w tej firmie, i wyszło jej w związku z powyższym, że zaliczyliśmy spadek o 3%, podczas kiedy w porównaniu do sondażu tej samej firmy robionego kilka tygodni temu tą samą metodą zaliczyliśmy wzrost o 5%. Mieliśmy w poprzednim sondażu Kantar Public 9%, w tej chwili mamy 14%, z czego się bardzo cieszymy. W Polityce, w tekście znajdziecie, to też jest takie działanie osłonowe, jak ja rozumiem, wobec Platformy czy wobec innych graczy, ale już się przyzwyczailiśmy do tego. Po prostu się tylko do tego uśmiechamy. Ten sondaż pokazuje bardzo wyraźnie, że no nie, to jest ta wiadomość zła dla nas wszystkich, że PiS rośnie. I zaraz Wam podam dokładne liczby, żebyście byli poinformowani, ale też później to będziemy blachować, czyli wrzucać w formie graficznej. W poprzednim sondażu Kantara PiS miał 30, Platforma miała 27, my mieliśmy 9, Lewica miała 7, a Konfederacja 5. W tym sondażu Kantara PiS ma 31, a więc wzrósł o 1, Platforma ma 22, a więc spadła o 5, my mamy 14, mieliśmy 9, a więc wzrośliśmy o 5. Lewica miała 7, a ma 5, więc spadła o 2. Konfederacja ma 6, miała 5, więc wzrosła o 1. Czekamy na kolejne badania, na kolejne pomiary, też po naszym kongresie, po tych propozycjach, które przedstawiliśmy. I liczymy na to, że będziecie obdarzać nas zaufaniem w dalszym ciągu. Jeżeli chodzi, bo to jest z niezdecydowanymi sondaż, natomiast jak się weźmie zdecydowanych, czyli tych, którzy mówią, że pójdą na wybory, i z nich się liczy ten procent, to już Wam powiem, jak to wygląda. Zaraz, gdzieś tu miałem to wyliczenie. Chcę, żebyście mieli pewność, że ono jest trafne. No nie, jeżeli nie będę miał, to będę, to zacytuję to z tak zwanej głowy. Nie, może tutaj to mam. Tak, mam. A więc jeżeli chodzi o zdecydowanych, to wśród zdecydowanych to jest PiS niestety 38, Platforma 27, dobry wynik, Polska 2050 17, Konfederacja 7,3, Lewica 6, PSL 2,4, Kukiz 1, Porozumienie 1. Frekwencja, tak jak powiedziałem, 76%, a więc bardzo, 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 bardzo wysoka. Ciekawe, czy utrzyma się na takim właśnie poziomie. Nie przestajemy, działamy dalej, pracujemy na wszystkich możliwych frontach, jak tylko potrafimy, i wierzymy w to, że będziemy mogli przejąć odpowiedzialność za kraj. Oczywiście też pewnie, jeżeli tak zdecydujecie, z innymi partnerami, mądrze poukładać sprawy polskie, bo dzisiaj tej współpracy, tej mądrości, a nie podgryzania się po kostkach, a nie szczypania, a nie w jakichś przemocowych gierek dzisiaj potrzebujemy. Wierzę, że będziemy zasługiwali na to Wasze zaufanie. Na koniec jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć, bo zaraz już tutaj dojeżdżam do celu
i dalszych przesiadek. Pytaliście mnie ostatnio, czy rozmawialiśmy ostatnio o tym, o tych antyrosyjskich wypowiedziach niektórych polityków Konfederacji. Miałem wam wrzucić ten tekst, nie wrzuciłem, wrzucę, który pokazywał też różne wypowiedzi ciekawe Grzegorza Brauna, ale może po co szukać tak daleko, jak można zacytować ostatnie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke. Ktoś go wybrał na posła w Polsce, wyobrażacie to sobie? Ile jeszcze to będzie, ta obraza będzie trwała, narodu, rozumu, wszystkiego? To jest poseł Rzeczpospolitej. Wiecie, co mówił teraz w Radiu Poznań? Wywalili właśnie dziennikarza, który robił z nim wywiad i spijał mu z dzióbka w zasadzie z wazeliny, wykonywał tam pewne czynności retoryczne wokół niego. Posłuchajcie na przykład tego, co mówi poseł Rzeczpospolitej Janusz Korwin-Mikke, gwiazda partii Konfederacja. Mariupol to oczywista ukraińska ustawka. Polacy tego nie widzą. Czyli te wszystkie bombardowania ciężarnych, zabijanie dzieci, walenie w miejsca, które są opisane słowem dzieci, to oczywista ukraińska ustawka. Polacy tego nie widzą. Posłuchajmy dalej. Bronię wartości europejskich i z wielkich przywódców tylko jego ekscelencja Władimir Putin broni wartości europejskich. W Europie dawało się klapsy, w Unii Europejskiej nie można. A więc Władimir Putin jest obrońcą wartości europejskich dzisiaj, kiedy morduje ciężarne, kiedy pali sierocińce, kiedy bombarduje osiedla mieszkaniowe. To jest idol posła Konfederacji. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wyborców tej partii. Gospodarz audycji dociekał, czy takie poglądy, tu czytam z artykułów z Poznańskiej Wyborczej, nie zaszkodzą Konfederacji. Korwin-Mikke odpowiedział: mam w dupie słupki poparcia, chcę wpływać na politykę, a nie być sługą ludu, jak prezydent Ukrainy. Janusz Korwin-Mikke stwierdził też, że chętnie zostałby dyktatorem, a za wzór stawiał Chiny. Są dziś znacznie od Polski bogatsze, dlatego że nie słuchano się większości. Jak studenci protestowali, to do nich strzelano. Gdyby nie strzelano do tych studentów, to dziś Chiny pożyczałyby kolejną transzę od Banku Światowego. Chcecie posłuchać jeszcze? Bo ja nie chcę słuchać, chcę zwymiotować. To jest reakcja, którą dzisiaj powinien chyba zaprezentować każdy normalny człowiek, który słucha bredni tego już nie wiem jak to nazwać, bo politycznie obłąkanego, trzeba to sobie powiedzieć wprost, pana, który już dawno powinien z polskiej sceny politycznej zniknąć, bo jest obrazą dla rozumu, dla Rzeczpospolitej, dla tego Sejmu i dla wszystkich, którzy na niego głosowali. Jeżeli jest jeszcze ktoś, komu mało tych wszystkich jego miękkich, pedofilskich wypowiedzi, opowieści o tym, że trzeba bić dzieci i kobiety, bo ja mam zresztą książki jego, w których to wyraźnie widać, wychwalania Putina, strzelania do studentów i tym podobnych rzeczy. Jeżeli ktoś jeszcze nie otrzeźwiał w tej sprawie, to proszę, serdecznie go zachęćcie, żeby jak najszybciej to zrobił, bo to po prostu trzeba z siebie strząsnąć i iść dalej. Takie miejsca, takie wypowiedzi w ogóle nie powinny mieć miejsca w polskiej przestrzeni publicznej. Znajdziecie bez problemu ten wywiad o Putinie Janusza Korwin-Mikke, bo jest tego gruba inba. Teraz w internecie wpiszcie sobie Radio Poznań, Janusz Korwin-Mikke, wywiad i ten pan, który wyleciał za to, że postanowił mu jeszcze tam, już nie powiem co robić, zamiast twardo protestować, tylko się tam wzruszał, że ten człowiek, którego od gimnazjum kochał i miał wszystkie jego płyty i się nim zachwycał i mój Boże, Korwin, ojej, jak on mocno mówi, jaki on jest zupełnie, absolutnie nieprawdopodobnie, taki twardy jest słownie, jaki on jest bezwzględny w tych swoich wypowiedziach, no niestety ta miłość zaślepiła go do tego stopnia, że stracił teraz robotę i słusznie. Obrzydliwość, po prostu wołająca o pomstę do nieba, a przypominam to o tym, dlatego, że pytaliście, gdzie są te właśnie wypowiedzi Konfederacji, czy posłów Konfederacji, o których mówiłem wcześniej. To już jest po prostu ruska agentura w stopniu, który już nie wiem jak to bardziej. I to jeszcze najgorsze jest to, że chyba bezpłatna. To są po prostu, jest taka kategoria palezny idiot, tak? Pożyteczny idiota, która w języku rosyjskim występuje często. Znaczy ja przepraszam, że ja o tym mówię, ale ja po prostu nie wyobrażam sobie, do czego żeśmy doszli jako państwo, że coś takiego możemy tolerować. No dobrze, oburzenie było, ale czas ruszać do roboty, strząsnąć to z siebie, tak jak powiedziałem, i iść dalej. Wszystkiego dobrego wam życzę, spokojnego dnia mimo wszystko, dużo nadziei, dużo siły.
No i walczymy. Jedziemy, dzisiaj się już pewnie nie widzimy, już mieliście i tak, że tak powiem, po kokardę w mediach pewnie w ostatnich tygodniach, bo miałem okazję w wielu miejscach mówić i o nas, i o tym, co myślimy, co czujemy, co o naszym kongresie. Jutro jestem rano, wczoraj byłem u Rymanowskiego w Polsacie, jak pewnie widzieliście niektórzy z Was. Jutro jestem rano o 7.40 u Konrada Fijołka w Politycznym Graffiti w Polsacie i mamy w ciągu dnia też konferencję prasową, tylko nie pamiętam o której. Ale na pewno damy Wam znać tutaj jeszcze na profilu, więc będziecie wiedzieli z wyprzedzeniem. Działajmy, róbmy, wybory są blisko, mówię to Wam, nie możemy tego przegrać. Znaczy nie możemy popełnić tego błędu, który popełnialiśmy już tyle razy. Naprawdę, po tym, co świat nam pokazał, co zobaczyliśmy, musimy być mądrzejsi. Wierzę, że będziemy i że tej siły nam wystarczy. Wszystkiego dobrego.